Cześć, tu Miastowa na końcu wsi, czyli Ela z bloga mojmiłyczas.pl. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, który ma formę wideobloga i publikuję sobie tutaj na pamiątkę filmy o tematyce amatorskiego ogrodnictwa na pewnej polskiej wsi. Także jeśli jesteś zainteresowany tematem, to zapraszam na dalszą część odcinka. Znajomy widok za stodołą. Tutaj jest sad, tak, posadzony. Tutaj jest nasz kompostownik. To jest ta skrzyneczka. Więc kompostownik, sad, przejazd dalej tam, no żeby był przejazd. I tutaj rozpoczynamy przygotowania do grządek warzywnych. To pierwsze tutaj coś, ten kwadracik, to jest eksperyment pod tytułem ściółkowanie hardkorowe za pomocą linoleum. No a to troszeczkę dalej, taka wzruszona ziemia. To jest ziemia łąka, bo w sumie to jest łąka. Łąka potraktowana kultywatorem 12 godzin temu. No i tak się właśnie prezentuje. Muszę podjąć decyzję, czy ściółkuję to takim, jakim jest, a czy zlecam jeszcze użycie tutaj pługa do zaorania tego kawałeczka. Mam dylemat, bo praktycy rolnicy mówią zaorać, zaorać, natomiast praktycy na przykład permakulturowi mówią nie orać, nie orać, nie przekopywać, no dig, no dig. Nie wiem jeszcze, którą wersję sobie przysposobię. Na razie leży i jest piękny poranek. Cisza, spokój, nic się nie dzieje, jak to się mówi. Wreszcie udało mi się namierzyć lokalny targ i zakupiłam wór cebuli 12 zł, wór ziemniaków 18 zł, mały worek takiej brzydkiej marchewki dla kur, ona nie nadaje się dla ludzi, znaczy pewnie i by się nadawała, ale no wiecie, to takie nieładne jest, o, że tak się wyrażę, więc pan powiedział wprost, że to jest marchew dla króli, tudzież kurów, 5 zł. Tu są czerwone buraki podłużne, 2 zł za kilogram. Tutaj było chyba 4 kilo, jakoś tak. No i sobie to tutaj tak schowałam. W ten sposób. No. No i co? Smacznego na przyszłość. Smacznego na przyszłość, tak. Lubicie tak robić? Kury sobie znalazły nową. Kropka, chodź tutaj, chodź tutaj.
nową miejscówę. Tak? I tam dużo zwierząt mieszka, bo pewnie tam mieszka jeszcze jakiś jeż. Podobno tędy też codziennie wieczorem przechadza się kot. Nie nasz kot, tylko kot po prostu. O, no więc pod choinką jest ciekawie. My czekamy na prezenty pod choinką. Bo grudzień za pasem, także... Kropeczka! Kropeczka! Co tam, jakieś dżdżownice? W liściach? No. A niech będą liście, mi nie przeszkadzają. Kolega jesz. Kropki tutaj przychodzi. No to niech se przychodzi. Niech se mieszka. Mi nie przeszkadza. Ja też dam kurakom słonecznika. Niech se zjedzą. Niam, niam, niam. No, kto najodważniejszy? Pan kogut. Pamiętaj też, że jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to warto go zasubskrybować i wcisnąć dzwoneczek, tak żeby być na bieżąco z wszystkimi treściami, które publikuję. Będzie mi również bardzo miło, jak pokażesz, że jesteś po drugiej stronie ekranu, lajkując ten film, komentując i udostępniając moje treści dalej. Dla mnie to wielka motywacja do tego, żeby działać dalej, a dla Ciebie to tylko kilka kliknięć, także będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo miło, jak tych kilka kliknięć od Ciebie dostanę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na końcu wsi. Hej!
Kropka. Czyli mięsko. Na zakupach byłam, tak? Jest tam szyneczka. Jest szyneczka? Gdzie jest szyneczka? Tu jest? Dobra. Kudły wyczepać, bo piesek się leni przed zimą.